A od 10 dni przebywa na oddziale zakaźnym Suwalskiego Szpitala. I Portu choć, stanie jak miasta mówi, za rok opieka jest znakomita, 2019, chciałbym już wrócić do domu, jak pracy miasto wyglądało 100 lat temu, to czuję się dobrze. No te pierwsze dni, jak trafiłem tutaj na oddział, były gorsze, co chodzi o samopoczucie, ale no, w tej chwili jest dobrze. Nie mam żadnych dolegliwości ani temperatury. Jakiś taki lekki kaszel, ale tak poza tym jest wszystko w porządku. No i oczywiście teraz no, chciałbym jak najszybciej wyjść ze szpitala. Czekam na wynik testu tego kontrolnego i się został pobrany wymaz. Mam nadzieję, że będzie negatywny. Powtórzony będzie chyba ten test. Jutro, no jeżeli wszystko będzie w porządku, to wrócę do pracy, wrócę do swoich zwykłych, normalnych czynności. Pobyt w szpitalu w całkowitej izolacji łatwy nie jest, mówi prezydent Suwałk. Trwa długo, 10 dni, tak jak mówiłem. Trochę czasu wolnego jest, trochę czasu na przemyślenia. Obsługa super, muszę powiedzieć, ze strony tutaj personelu medycznego, mam właściwą opiekę, wszystko co trzeba. No, widzę, jak ci ludzie ciężko pracują, bo nie są to normalne, zwykłe warunki, oddział zakaźny, a wobec tego no, przebywanie cały czas w tych kombinezonach ochronnych, no to jest ciężka praca, pielęgniarki, lekarze, ale widzę, że ten personel skromny, ale robi wszystko, żeby zabezpieczyć pacjentom jak najlepszą opiekę. Czesław Rankiewicz na co dzień nie doświadcza tak dużej ilości wolnego czasu, jak podczas pobytu w szpitalu. Choć będąc na oddziale zakaźnym, jest w stałym kontakcie ze współpracownikami. Wystarcza mu czasu jednak na internet i zaległe lektury. 21 lekcji na XXI wiek. To taki bestseller, taki to filozofa izraelskiego. Ciekawa dość pozycja, ciekawa lektura. Oczywiście na bieżąco śledzi informacje o sytuacji epidemiologicznej w Suwałkach. Wie, że gwałtownie przybywa zachorowań. Mogę tylko zaapelować, na swoim przykładzie podać, żebyśmy jednak pamiętali o te środki ochrony osobistej, o te maseczki, o dezynfekcję rąk, o trzymanie tego dystansu społecznego. To jest wszystko ważne, bo widzimy, że tych zachorowań jest coraz więcej, przybywa nam osób chorujących i zróbmy wszystko, żebyśmy nie zatkali systemu, żebyśmy no, tutaj za mocno nie dociążyli tego suwalskiego szpitala, bo ilość łóżek jest ograniczona na oddziale zakaźnym, na pulmonologii, która jest ten oddział dostosowywany w tej chwili też do covidowców, jest tyle, a nie ile tych miejsc, no i są, widzimy braki w personelu. To też doskwiera właśnie temu szpitalowi, bo tej pracy jest co niemiara. Pozostaje nam przyłączyć się do apelu prezydenta, a jemu samemu życzyć szybkiego powrotu do zdrowia.